Mam wrażenie, że na pierwszym rzędzie siedzą sami znajomi i tak sobie pomyślałem, że oni pewnie przyszli myśląc w ten sposób. Wiedziałem, że ten nabrdalik jest jakiś pojebany, teraz się w końcu dowiem dlaczego. Nie jest tak? O, proszę bardzo. Dobra, mamy już 5 po, czyli co, możemy zaczynać? Super. No dobra, witam was serdecznie, wszystko widać, super. Kto kojarzy, z jakiego serialu jest ten rysunek? O, niewiele osób. Okej. Okay. Słuchajcie, wykładowca na UWM-ie w Olsztynie w 2000 roku, wykładowca od programowania, powiedział mi następującą rzecz. Do całej sali mówił. I mówił tak. Programowanie to ślepa uliczka i tak nie będziecie w stanie nadążyć ze następującym tempem rozwoju technologii. Wypalicie się zawodowo, dostaniecie depresji i w najlepszym wypadku będziecie uczyć przestarzałych rzeczy na uczelni. Pierwszy rok studiów, nie? Nam to w sumie pasowało, trochę nas to bawiło, dlatego że Kortowo, jeśli ktoś z was był w Olsztynie, to przed II wojną światową to był szpital psychiatryczny. Więc my zawsze uważaliśmy, że po prostu jakby profil tego miejsca się nie zmienił, tylko zmieniła się nazwa, ale generalnie to jest dokładnie samo to, co poprzednio. Trochę gorzej, że po drodze straciłem sporo kolegów i koleżanek, którzy odeszli z programowania i o tym troszeczkę będziemy właśnie rozmawiać. Ja się nazywam Jakub Nabrdalik, od 20 lat buduję, projektuję, utrzymuję przy życiu, programuję i rozwijam systemy. I od 13 lat temu pierwszy raz wystąpiłem na scenie podczas Javarsowi, tak? I zazwyczaj mówię o rzeczach, które robię w pracy. W sensie to są rzeczy techniczne, można zobaczyć trochę moich toków na takie rzeczy jak, na temat jak architektura, DDD, czy jakieś inne tego typu pierdoły. Ten tok będzie troszeczkę inny, okay? Będzie wyjątkowy pod tym względem, że nie będę mówił o tym, czym się zajmuję na co dzień w pracy, tylko będę mówił o tym, jak przetrwałem 20 lat i dlaczego ja nadal programuję i uważam, i mam z tego fan, a niektórym się nie udało, okay? Jak się nie udało, to trzeba o siebie zadbać, nie? Więc jak wygooglujecie na przykład w internecie, jak o siebie zadbać i być szczęśliwą osobą, nie popaść w depresję, to dostaniecie dużo fajnych porad. Na przykład moja ulubiona, wstań teraz i wypij szklankę wody, nawadniaj się regularnie. I to jest punkt pierwszy, jeśli chodzi o szczęście. To tłumaczy, dlaczego tyle ludzi skacze z mostów do rzeki, tak? Bo oni chcą się po prostu nawodnić, żeby być najszczęśliwszym pracownikiem miesiąca, bo będą mieli dużo wody i będzie super, tak? Natomiast jak się nie szuka takich amatorskich, że tak powiem, podpowiedzi, to można sobie jednak pójść i poszukać zawodowców, ponieważ mamy w naszym świadku psychologów, na przykład Anita Przybysz, którzy opowiadają o zdrowiu psychicznym, depresji i wypaleniu zawodowym zdecydowanie lepiej niż jakiś random z internetu, na przykład ja, nie? Co więcej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w 2020 roku otworzyła generalnie kierunek psychologia i informatyka, więc powinniśmy mieć tych ludzi generalnie wysyp zaraz na rynku po prostu olbrzymi. Na początku może bez doświadczenia, ale jednak z wykształceniem. To jest zdecydowanie lepsze. I ja wam bardzo polecam, jeśli zaobserwujecie u siebie jakiekolwiek oznaki wypalenia zawodowego albo depresji, albo macie chociażby podejrzenia, iść do zawodowca. Dlaczego? Dlatego, że może być tak, że macie coś, co się nazywa depresją endogenną, która nie została wywołana traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości, nie ma nic wspólnego z młodym, dynamicznym zespołem w pracy albo szefem psychopatą, ale wynika z nieprawidłowej czynności neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym. Czyli krótko mówiąc, hardware wam się zepsuł. Trzeba go naprawić. Żadne pierdolenie o szklance wody nic wam nie pomoże. Po prostu. Trzeba naprawić hardware, tak? Czyli chcę, żebyście zapamiętali po pierwsze, że bycie pojebanym nie jest wynikiem waszych decyzji. Może być tak, że hardware jest zepsuty, trzeba CPU naprawić, inaczej nic więcej nie można robić, tak? To nie jest wasza wina. Tymczasem, jakbyście się próbowali leczyć, to bardzo często ta ścieżka, zanim dojdziemy do tego hardware'u, wygląda w ten sposób, że idziecie do psychoterapeuty, który was próbuje leczyć przez kilka lat, nie udaje mu się, to odsyła was do psychologa, któremu się nie udaje, po kilku latach odsyła was do psychiatry, to jest pierwszy człowiek od hardware'u, który metodą prób i błędów próbuje wam dobrać jakieś środki, które wam pomogą, a jak mu się nie uda, no to odsyła was, wysyła tak naprawdę do Instytutu Psychologii i Neurologii na Sobieskiego tu w Warszawie, gdzie ktoś będzie znowu metodą prób i błędów dobierał wam leki, a jak będziecie mieli wielkiego pecha, to koniec końców już po wszystkim wasz mózg zostanie pokrojony i pójdzie do neurologa, który będzie się przyglądał i robił swoją pracę naukową na temat tego, co wam tak naprawdę się stało w głowie. Nie?
Są też inne metody. Na przykład jest taki człowiek, który się nazywa Daniel Amen, który mówi, psychiatra to jest jedyny lekarz, który leczy narząd i nigdy na niego nie patrzy, więc może warto by było na niego spojrzeć, dodać jakieś observability do tego systemu, w związku z czym robi wam skan mózgu i pokazuje, że wszystkie te zmiany typu depresja są, albo nie wszystkie, ale większość, są ładnie widoczne w zmianach fizycznie, w strukturze mózgu. I można wam powiedzieć, co wam jest na podstawie tylko i wyłącznie właśnie tego skanu mózgu, tak? Wy prawdopodobnie tyle szczęścia nie będziecie mieli, bo najpierw pójdziecie do psychoterapeuty i to jest dobra decyzja, tylko jedno niebezpieczeństwo. Mianowicie może być tak, że pójdziecie do psychoterapeuty i będziecie tam chodzić latami i nic się nie zmieni i psychoterapeuta wam nic nie pomoże, ale jednocześnie będziecie chodzić do niego dalej i z osób, które znam z depresją, widziałem takie przypadki, kiedy właśnie po zmianie psychoterapeuty dopiero się okazało, że te rzeczy można było wyprostować dużo, dużo wcześniej, a tymczasem lata się chodziło do jednego psychoterapeuty, dlatego że psychoterapeuci mają płacone za godzinę, co oznacza, że mają trochę konflikt interesów, żeby wam pomóc i żebyście już więcej do nich nie przychodzili, nie? Także bądźcie bardzo ostrożni. Jeśli jakaś terapia wam nie pomaga, idźcie do innego psychoterapeuty, a nie inwestujcie tam kilka lat swojego życia bez efektów. Natomiast w praktyce, tak jak tutaj jesteśmy na sali, nie wiem ile, ale jednak większość to są faceci, to jest jeszcze gorzej, ponieważ faceci prędzej sobie kupią podręczny zestaw do testowania, do rozwoju proktologii pod tytułem Młody proktolog, jestem w dupie, niż kupią jakąkolwiek książkę lub czasopismo na temat pomocy samemu sobie, tak? Nie wiem, z czego to wynika, ale generalnie mamy taką tendencję, że zdecydowanie bardziej łatwiej nam się przyznać do głębokiego bólu dupy, niż generalnie stwierdzić, że coś tą głową i hardwarem jednak nie jest okej. Okay. Albo z softwarem jeszcze gorzej, tak? To już mój fach. Więc będziecie kisić w sobie, będziecie wstrzymywać te wszystkie negatywne emocje, aż wam odwali kompletnie i skoczycie z mostu, żeby się uwodnić, tak? Czym dowodnić. Także nie róbcie tego. No dobra. Pomoc profesjonalną zostawimy profesjonalistom. Ja mogę mówić tylko i wyłącznie o swoim doświadczeniu, a jest ono następujące. Ja mam 42 lata i od 15 lat życia spędziłem żyjąc z osobami w depresji. Okay? Kobiety ze zdiagnozowaną depresją. Miałem nawet psa z depresją zdiagnozowaną. Okay? I oczywiście, jak się tyle czasu spędza z ludźmi w depresji, to przychodzi pytanie podstawowe, czy ja nie jestem przyczyną tych wszystkich depresji. No bo jestem elementem wspólnym, tak? No i Bogu dzięki dla mnie okazuje się, że tylko dwie z tych kobiet, w sensie moja siostra i moja mama, miały depresję, jak już mnie poznały. Reszta tych depresji była zanim ja się pojawiłem na scenie, w związku z czym nie jestem przyczyną. Może nie pomagam, ale nie jestem główną przyczyną tych depresji. No to wtedy jest drugie pytanie pod tytułem, czy przypadkiem ja również nie mam depresji, tylko na przykład o tym nie wiem, bo się nie zorientowałem, tak? No i na to pytanie nie jest tak łatwo odpowiedzieć, póki się nie wie, czym jest depresja, ale jak się już rozpoznaje odpowiednie poszczególne, że powiem, zachowania i sytuacje, no to mogę jasno teraz powiedzieć nie, nigdy nie miałem depresji, byłem wiele razy blisko wypalenia zawodowego, ale jednocześnie ani razu do tego momentu kompletnego wypalenia zawodowego nie dotarłem. No i teraz rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego u jednych się pojawia depresja, a u mnie nie? Hardware się nie popsuł? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że powód jest troszeczkę inny. Jak rozmawiamy sobie w ramach pomocy, w sensie w ramach, rozmawiam sobie z osobami, którymi żyję i mieszkam, które mają depresję i rozmawiamy sobie na temat, jak sobie radzimy z różnego typu problemami, to okazuje się, że jest bardzo dużo fajnych technik, które można sobie ukraść i jakby stosować, które pozwalają wam po prostu obniżyć poziom stresu, poradzić sobie z trudnościami, wytłumaczyć sobie pewne rzeczy. Ja dużo takich technik kompletnie nieświadomie ukradłem ludziom, których widziałem wcześniej, albo zacząłem je stosować, albo nie pamiętam skąd je mam, ale po prostu je mam, w związku z czym one mnie wyciągają z takich różnych opresji, które normalnie mogłyby się skończyć bardzo niebezpiecznie. I w tym toku właśnie chciałbym opowiedzieć o takich technikach. Okay? Więc nie traktujcie, to jest bardzo ważne, one działają dla mnie. Jest małe prawdopodobieństwo, że będą działały dla was. Więc jak nie chcecie zrobić kuku, to ich nie stosujcie. Potraktujcie tego toka jako taki inspirujący pod tytułem jak poszukać u siebie różnych technik, żeby być świadomym tego, co stosować, kiedy będzie naprawdę ciężko. Okay? Czyli będziemy mówili tak naprawdę o profilaktyce, nie o depresji, tylko o profilaktyce i jeszcze dodatkowo zdrowia psychicznego z perspektywy dewelopera, czyli w naszym świadku, w IT, jak to wygląda, co należy zrobić, żeby nie popaść. I mówię o swoich doświadczeniach, nie stosujcie, szukajcie swoich własnych. No dobrze, tak już mamy to pierwsza rzecz, żeby móc o czymkolwiek rozmawiać, trzeba mieć model.
musimy stwierdzić, jak ten nasz cały nieszczęsny mózg działa. Okay? Ten model będzie oczywiście błędny, ponieważ jest super uproszczony, jest kompletnie wyciągnięty z tyłka, ale jest wystarczający do tego, żeby zbudować sobie intuicję w momentach, w których jest trudna sytuacja i nie możecie sobie przeanalizować wszystkiego, tylko musicie mieć intuicję, co się teraz dzieje. Bo to jest ten model. Model oprzemy sobie na kilku doświadczeniach. Pierwsze z tych doświadczeń to jest profesor Alvaro Pascal Leone zrobił tak, że zrobił takie doświadczenie, kiedy ludzie sobie siedzieli na krześle i wybierali, czy ruszą lewą ręką, czy prawą ręką na podstawie czegoś, co się pojawiało na ekranie. Decydowali sami. Natomiast bez ich wiedzy podłączył im urządzenie, które falą elektromagnetyczną generalnie sterowało to, która ręka zostanie tak naprawdę podniesiona. W sensie da się to fizycznie wywołać i nie masz nic do gadania. To, co było zaskakujące, to było to, że ludzie świadomie w momencie, kiedy chcieli podnieść jedną rękę, zaczynali już ją podnosić i nagle ich prawa ręka się podnosiła, automatycznie twierdzili, że nie, nie, to oni zmienili zdanie. To nie on wcisnął przycisk, okej? Okay? To nam sugeruje kilka różnych rzeczy, na przykład to, że świadomość jest w stanie fantastycznie pogodzić z tym, że ktoś inny zdecydował, ale my weźmiemy sobie dużo większe założenia, mianowicie to, że świadomość w ogóle nie podejmuje żadnych decyzji, tylko interpretuje decyzje, które podejmuje reszta mózgu. Drugie doświadczenie, które weźmiemy pod uwagę, to to, że mózg nie rozróżnia, inaczej, świadomość nie rozróżnia i nie wie, skąd są emocje, które do niej przychodzą. I tutaj doświadczenie było równie ciekawe, mianowicie przeprowadzono 40 facetów przez most, taki jak ten, oraz przeprowadzono ich dołem, generalnie, kolejną grupę 40. Po drugiej stronie siedziała pani i zbierała od nich ankiety, a oni na samym końcu już po tych ankietach, które nie miały żadnego znaczenia, mieli ocenić atrakcyjność tej pani, w sensie jak ładna ona jest. Okazuje się, że ludzi, których przeprowadzono górą tym mostem, którzy mieli dużo szybsze tempo, bicie serca, tętno, a oni automatycznie podwyższyli wynik, ocenili tą panią jako super atrakcyjną. No i wniosek z tego jest taki, że nie potrafili ocenić, dlaczego mają to szybsze bicie serca i oceniali, że oni po prostu są strasznie zauroczeni, tak? A tu nieprawda, po prostu przeszli przez most i się strasznie bali. Więc stąd wniosek będzie taki, że świadomość nie wie, z czego są emocje. I ostatnie doświadczenie będzie polegało na tym, tutaj już uproszczę i skrócę, że farmakologicznie uśpiono jedną hemisferę, czyli połowę waszego mózgu, tak? Jedną połówkę. I teraz jak ją uśpiono, to okazało się, że charakter człowieka, w sensie jego upodobania, ekstrawertyzm, introwertyzm, dramatycznie się zmienił. To znaczy, ten człowiek zaczął się zachowywać zupełnie inaczej. Wcześniej był bardzo w sobie, a teraz jest bardzo na zewnątrz. O co chodzi? No i stąd wyciągniemy znowu kompletnie zły wniosek pod tytułem: w naszym mózgu jest wiele różnych osobowości i wiele różnych charakterów. Czyli model będzie wyglądał tak. Mamy sobie jednowątkowy proces, który nazywa się świadomość. On się nazywa świadomość dlatego, że możemy świadomie prześledzić cały tok jego rozumowania, wszystkie myśli. Nie? Jest kompletnie audytowalny. Ten proces nie podejmuje żadnych decyzji w organizmie. To znaczy, nie potrafi ruszyć ręką ani niczym innym. Za to potrafi jedną rzecz robić bardzo dobrze. Prowadzi narrację. On wam w głowie gada. Krótko rzecz biorąc, to jest to wasze gadanie wewnętrzne, wasz język wewnętrzny. I potrafi namawiać do czegoś wysokopoziomowo inne procesy. Potrafi powiedzieć, rusz ręką, wypij wodę, czy tam skocz z mostu. Tak? W strefie podświadomej będziemy mieli różne moduły. I nie ja wymyśliłem ten termin, że to są moduły. Serio. Mamy różne moduły, które odpowiadają za pewne fragmenty naszych zachowań albo kontrolują coś. Do nich dostęp jest kompletnie nieświadomy, to znaczy nie jesteśmy w stanie prześledzić, co one myślą. Mamy zero dostępu. Zamiast tego świadomość im tylko wysyła polecenia, a następnie świadomość obserwuje, że ruszyliśmy ręką, napiliśmy się wody, poszliśmy na konferencję oraz i obserwuje emocje tych modułów, ale które przechodzą przez ciało i po prostu świadomość interpretuje, o, bije mi szybciej serce, jestem zdenerwowany, jestem zestresowany, pewnie jestem na konferencji, pewnie to dlatego, nie? To są tego typu sygnały. Ale nie mamy dostępu do myśli tych modułów, okej? No dobra, to będzie nasz model. Ten model jest oczywiście błędny. Jest super uproszczony, mózg tak nie działa, ale będę podawał potem książki, w których można przeczytać, jak mózg tak naprawdę działa. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że podobne uproszczenie jest dosyć popularne wśród psychologów i neurologów, bo na przykład opowiadają o tym, że
Mózg to jest Massively Parallel Computing Machine, które ma neuroklastry, w których zachodzą jakieś, przychodzą do nich aktuatory, czyli sygnały z zewnątrz, i że jeden z tych neuroklastrów, one się zmieniają, który aktualnie obsługuje tą rzecz z zewnątrz, to jest główna wasza osobowość. Ale tych osobowości jest więcej, bo każda z nich jest kompletnie niezależna na przykład. Czy to jest prawda? Nie mam żadnego pojęcia, nie umiem tego ocenić. Ciekawe jest to, że w ogóle takie rzeczy powstają. Co ciekawe, istnieją terapie, które bazują na podobnych założeniach. Na przykład istnieje coś takiego jak model wewnętrznych systemów rodzinnych, który mówi, uwaga, łączy myślenie systemowe z podejściem, w którym umysł składa się z półjawnych podświadomości. Każda z nich charakteryzuje się indywidualnym punktem widzenia i cechami. No i na tej bazie pracuje wewnętrznie, po prostu macie wiele osób w głowie, tak? Dużo starszą koncepcją jest teoria dialogowego ja, która mówi, rozbieżności, a nawet sprzeczności między głosami wewnątrz ja są traktowane jako zjawiska konstruktywne, jako nieodłączna cecha zdrowego funkcjonowania ja, przyczyniająca się do rozwoju, mimo że czasem wiążąca się z lękiem i depresją. Pasuje. Szkodliwy jest natomiast brak dialogu, uciszanie jednych głosów ja przez inne. Także jak widzicie, psychologowie mogą się bawić w takie hipotezy i teorie, to my możemy przyjąć model z dupy. To, co jest ważne i co wynika z tego modelu, to jest następująca rzecz. Wy w głowie nie jesteście sami. Macie całe poletko różnych osobowości albo charakterów, z którymi musicie sobie poradzić i które wysyłają wam w sposób niejawny informacje pod tytułem jak ja się wewnętrznie czuję. Jak to sobie, na to sobie popatrzymy, to wnioski są następujące. Po pierwsze, jest jak najbardziej sensowne i okej, że mam różne sprzeczne emocje naraz oraz mam różne sprzeczne oczekiwania, mam różne sprzeczne potrzeby. Jak to teraz pogodzić? Po drugie, mogę źle interpretować moje emocje i potrzeby. Może mi się wydawać, że ja jestem introwertykiem i się chowam, a potem pójść na konferencję i gadać do kilkuset osób, nie? Poza tym może się okazać, że poza tym spływają te emocje do nas, w sensie do świadomości, i do nas tak naprawdę należy decyzja, w sensie do tej części świadomej, czy my daną emocję będziemy uciszać, czy pozwolimy po prostu popłynąć, żeby ona przejęła kontrolę nad nami, czy będziemy ją wzmacniać, bo nam się podoba i projektujemy do przodu, że będzie miała fajny efekt na końcu. Czy ktoś z was czytał Dune Franka Herberta? Tam jest taki, o super, tam jest taki fragment, jest test na człowieczeństwo, gdzie jest Gom Jabbar i generalnie matka wielebna Paula Atreides generalnie próbuje zabić, jeśli tylko się ruszy i nie opanuje swoich emocji. Na czym polega ten test na człowieczeństwo? Polega właśnie na tym, że weryfikujemy, czy człowiek jest w stanie zapanować nad swoimi emocjami, czy to emocje panują nad człowiekiem. Na tej podstawie matka wielebna decyduje, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę. Okay? Dosyć ciekawa koncepcja. Ja przeczytałem Dune w bardzo młodym wieku, więc oczywiście przyjąłem to na klatę i stwierdziłem, że o, to jest bardzo fajne, podoba mi się. Natomiast wiąże się z tym pewien problem. Jeśli macie takie założenie i przyjmiecie, że świadomość, wy kontrolujecie swoje emocje i tak naprawdę to świadczy o waszym człowieczeństwie, tak jak ja przyjąłem, to pojawia się jedno niebezpieczeństwo. Mianowicie, jeśli cały czas albo przez 10 lat ignorujecie jedną z tych swoich emocji, której nie lubicie, bo na przykład wam nie pasuje, bo świadczy o tym, że jesteście, nie wiem, rasistą, albo że świadczy o tym, że się boicie, a nie lubicie się bać, albo świadczy o tym, że jesteście ekstrawertykiem, a nie introwertykiem, albo w drugą stronę, to taka osobowość po 10 latach może w pewnym momencie po prostu pociągnąć za hamulec ręczny i powiedzieć, ja dzisiaj nie wstaję z łóżka, ignorowałeś mnie z kubańcu przez 10 lat, mam cię w dupie. I co ciekawe, jak oznaki depresji są bardzo różne. Ona pojawia się, ma różne efekty końcowe, ale bardzo popularnym efektem jest to, że ludzie, którzy mają depresję, nie mogą wstać z łóżka. Budzą się rano, chcą coś zrobić i nie są w stanie się ruszyć, nie są w stanie się podnieść i walczą ze sobą, właśnie, walczą ze sobą, tak tłumaczą, żeby ruszyć po prostu i coś produktywnego zrobić. Dla mnie, kiedy ich obserwuję, a tak jak wspominałem, mieszkam z takimi ludźmi od 15 lat, to wygląda dokładnie tak, jakby świadomość chciała w tym momencie, ja wstanę, będę się cieszyć, coś zrobię, pójdę do pracy, coś tam się ogarnę, a tymczasem jeden z tych osobowości zaciąga hamulec ręczny i mówi, nigdzie nie idziesz, ja jestem zły, ja jestem zła, to co się, to ignorujesz mnie tak długo, że po prostu w tym momencie do widzenia, nie? No i z tego modelu wynika jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie my w IT mamy raczej przerost w tej części świadomej, to znaczy my za dużo uwagi przykładamy do tej części świadomej, ponieważ ona, ją trenujemy w pracy. Programowanie wymaga tego, żeby móc prześledzić cały kod, wszystkie kroki, jak tutaj doszliśmy. W efekcie
ja jestem bardzo dobry, albo przez to, że w ogóle programuję od 20 lat, albo dlatego właśnie poszedłem na programowanie, ponieważ to mi pasowało, w tej części świadomej, a bardzo słabo odbieram sygnały nieświadome i nie potrafię ich interpretować. Okay? To można zhakować. Na przykład moja dziewczyna, tak jak wiele kobiet, chodzi na masaże. I masaże są fantastyczne, ponieważ robią następujący trik. Rozluźniają wasze ciało, przez co do waszego świadomości dociera informacja o tym, że ciało jest rozluźnione, czyli czujecie się dobrze. No to w tym momencie świadomość przyznaje, że czujecie się dobrze i stres wam w tym momencie spada, tak? Czyli jest to takie trochę oszustwo. Dla mnie na przykład takie masaże kompletnie nie działają. Ja się czuję jak w Pulp Fiction, jeśli sobie przypomnicie fragment na temat masaży. Mianowicie, po pierwsze, ja od 30 lat uprawiam siatkówkę i dla mnie ból mięśni jest normalny. To znaczy, to jest stan pod tytułem jestem szczęśliwy, bo bolą mnie mięśnie, to znaczy wczoraj trenowałem. Jak mnie mięśnie nie bolą, to jest stan nienormalny pod tytułem wczoraj się opierdzielałem albo od dawno nie było treningu, coś jest nie tak. Więc jak ktoś mnie rozluźni i rozmasuje mięśnie, to ja się czuję nieszczęśliwy. Mam dokładnie odwrotnie niż moja dziewczyna na przykład, nie? Co więcej, nie umiem interpretować kolejnych emocji wynikających z ciała. Moja dziewczyna mówi, jestem bardzo napięta, czuję tutaj w karku na przykład, że się bardzo stresuję. Albo w brzuchu czuję, że mam dużo nerwów. Nie? Ja jedyne, co w brzuchu czuję, to jest kebab z dnia wczorajszego pod warunkiem, że było na ostrym. To jest koniec. Tak? Nigdy więcej nie potrafiłem zauważyć żadnej innej emocji na podstawie karku albo brzucha. Okay? No dobrze, to co wynika z tego naszego modelu? Jeśli macie kilka osobowości w głowie i one mają różne charaktery, krótko rzecz biorąc, to może być tak, że większość życia ignorujecie jakąś z tych osobowości. I to, co obserwuję, kiedy ludzie mają już ataki w ramach depresji, macie te fazy, kiedy jest wszystko w porządku i te fazy, kiedy naprawdę nie jest w porządku i świat wam się sypie na głowę, to obserwuję, że wtedy nagle ekstrawertycy na przykład odkrywają, że muszą sobie limitować ilość ludzi, z którymi się spotykają. I nie mogą pójść na imprezy. I nie mogą się spotykać i nie mogą robić. Muszą limitować liczbę impulsów, która przychodzi do nich. Dlaczego tak jest? Przecież całe życie byli ekstrawertykami, byli otwarci, ilość impulsów nie była problemem, nie? Tymczasem zamieniają się we mnie. Jakim cudem? To może tłumaczyć, albo inaczej mi mentalnie, po to mi ten model, tłumaczy, że po prostu ignorują jedną z tych osobowości, która nie jest jakaś super istotna i zazwyczaj da się ją tam pogłaskać i przejść dalej. Ale teraz, kiedy dodatkowo dochodzi stres związany na przykład właśnie z działaniem neuroprzekaźników, to w tym momencie ta osobowość mówi nie, moje granice są przekroczone, jedna impreza w tygodniu była, więcej żadnych imprez nie będzie, do widzenia i zaciąga hamulec po prostu, nie? I ja odkrywam, że mam w drugą stronę. Ja siebie uznaję za introwertyka, jakiś jednak fragment mojego osobowości jest ekstrawertyczny, ponieważ jestem chociażby tutaj. I w momencie, w którym na przykład był COVID i nie mogłem grać w siatkówkę i spotykać się z ludźmi, to nagle odkryłem, że ja, mimo że jestem przygotowany do tego, żeby jako programista siedzieć w swojej pieczarze przez 24/7, tak, to ja też muszę wyjść i kogoś spotkać, bo mi szajba odbije. Tak? Ktoś tam mi w środku głowy mówił, nie, musisz się z kimś spotkać, mimo że jesteś introwertykiem. No dobra, to teraz jak już mamy model, niezależnie od tego, czy on jest prawidłowy, czy nie, to przejdźmy do konkretów, czyli do jakichś przykładów. Moja starsza siostra jest psychoterapeutą i psychologiem i zajmuje się specjalizuje się głównie w terapii uzależnień i w terapii wypalenia zawodowego. Więc kiedy ja ją zapytałem, okej, jak wygląda taka terapia, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, od czego zaczynasz, to ona mi dała tą tabelkę. Okay? I przejdziemy przez nią po kolei. To są różne emocje, które mogą się pojawić, o których nie wiecie, których się nie spodziewacie i które ignorujecie na co dzień, a tymczasem jakaś osobowość w waszej głowie może w tym momencie wystawiać wam czerwoną kartkę. Jak wystarczająco często wystawi czerwoną kartkę, to potem zaciągnie hamulec ręczny i będziecie mieli duży problem. To jakie te emocje są, jak to wygląda? Pierwsza z nich to jest po prostu smutek. Na czym ten smutek polega? Wy czujecie smutek, a tak naprawdę jest to informacja o tym, że czegoś wam w życiu brakuje. Okay? No to jak czegoś wam w życiu brakuje, to trzeba iść i znaleźć to coś. I moja siostra mówi, może brakuje wam jakiegoś połączenia, czyli musicie otworzyć stare przyjaźnie, spotkać się z kimś, kogo wam brakuje, wrócić do hobby, które robiliście, a teraz już nie używacie. Grunt, żeby ją poszukać jakichś aktywności, których może wam brakować w życiu. W IT wygląda to podobnie. Ja obserwuję na przykład taką sytuację, gdzie wielu deweloperów w pewnym momencie idzie w stronę managementu. Najczęściej nie idzie z własnej woli, tylko ich wyrzucają w stronę managementu, dlatego że ktoś musi się tym zająć, po prostu, więc was awansują do góry.
No i taki deweloper generalnie zaczyna być bardzo nieszczęśliwy, kiedy staje się menadżerem. Mówi, ja już w ogóle nie programuję. I mniej więcej po pół roku taki deweloper, kiedy z nim rozmawiam, mówi do mnie, ja muszę wrócić do programowania, bo mi zaraz szajbę odbije. Okay? I tu nagle pojawia się problem, ponieważ jak rozwiązać ten kłopot? Wielu takich menadżerów robi tak, że mówi, okej, to ja będę pół dnia pracował nad rzeczami menadżerskimi, a pół dnia sobie zarezerwuję i wbiję w kalendarz i będę od tej pory tylko i wyłącznie programował. I to im najczęściej kompletnie nie działa. Dlaczego? Dlatego, że mózg tak szybko się nie przełącza. Kiedy pracujecie jako menadżer, macie do ogarnięcia wiele małych spraw, które wymagają 15 minut skupienia, jednej godziny rozmowy i jedziecie dalej, zmieniacie kompletnie kontekst, to wasz mózg jest zoptymalizowany w tym momencie na przełączanie kontekstów. Jeśli wchodzicie w programowanie, to potrzebujecie tak zwanego, jak to się nazywa? Deep mode, tak? Czyli weź głęboko, wchodzicie po 4 godzinach, po 8 godzinach, nagle się okazuje, że rozumiecie, na czym problem polega i jakby ten flow, to jest jeden wielki klocek. Jeśli ktoś wam przerwie w trakcie, to leżycie, tak? I problem polega na tym, że my nie doceniamy, albo ci ludzie, których ja obserwuję, nie doceniamy, ile nam zajmuje przełączenie się pomiędzy jednym trybem a drugim. Nie wystarczy sobie wbić o 14 spotkania i powiedzieć, ja tutaj więcej resztę czasu mam zarezerwowaną. Mi przełączenie się pomiędzy tymi dwoma trybami zajmuje jeden dzień. I koniec. Jeśli ja zaczynam robić code review, wiele małych code review, a potem jeszcze mam kilka spotkań w firmie, a potem jeszcze coś, to jak siadam do dużego zadania, nic nie mogę zrobić. Natomiast jak siądę do dużego zadania, to w ogóle zapominam o kalendarzu, ignoruję wszystkie inne rzeczy i osiągam efekty w tym dużym zadaniu, które mam do zrobienia. Kawał kodu powstaje, mikroserwis jest na produkcji, nie? Więc trzeba bardzo uważać na to, jeśli będziecie szli w stronę menadżerki. I jednocześnie, jeśli już jesteście menadżerem i myślicie sobie, kurde, ja nie umiem wrócić do programowania, dlatego że to jest za trudne już dla mnie. Nieprawda. To nie będzie trudne, tylko musisz mieć na to czas, żeby się przełączyć i robić tylko i wyłącznie to. I to jest trudne, żeby to poukładać w firmie. Natomiast da radę. Inna rzecz, inny przykład takiego smutku i odkrycia, które dla mnie nie było oczywiste. Słuchajcie, ja przez 4 lata pracowałem w firmie Vattenfall, gdzie robiłem system, wychodziliśmy z monolitu na mikroserwisy i wyszedł nam całkiem fajnie, muszę przyznać. Doszliśmy do tego, że po 2 latach już byłem tylko i wyłącznie na mikroserwisach, po 3 latach generalnie opowiadałem na konferencjach, jakie jest zajebiście, jakie fajnych nowych rzeczy używamy i wszystko było super. I cały 4 rok, kiedy tam pracowałem, byłem nieszczęśliwy. I zastanawiałem się, dlaczego. Robię w kij hajsu, poza tym mam fantastyczny system, super ludzi, opowiadam o tym na konferencjach i jestem nieszczęśliwy. O co chodzi? Nie? Czego mi brakuje? I po 4 latach dopiero zrozumiałem, po głębokich rozmowach z dziewczyną, że to, czego mi brakuje, to jest wyzwań. Ja przede wszystkim zajmuję się projektowaniem i budowaniem aplikacji. Jak już mam taki system, który działa fantastycznie, tam już jest wszystko zaprojektowane. Ja robię tylko nowy mały kontrolerek tu, nowy mały event w kawce tam i jakaś tam funkcjonalność tu i tam. Żadnych ciężkich rzeczy. Okay? I po prostu zwyczajnie w świecie mnie to nudzi. Ja potrzebuję mieć jednak jakieś wyzwanie. W życiu bym nie pomyślał, że jestem osobą, która szuka wyzwań. Tak? A tu nagle okazuje się, że tak jest. I co więcej, jak prześledziłem całą swoją historię, to tak mniej więcej co 3-4 lata zmieniałem firmę. Właśnie dlatego, że potrzebowałem nowego czegoś. Potrzebowałem zaprojektować nowy system, a tam już było wszystko zaprojektowane. Proste. Więc możecie odkryć, że smutek wynika z czegoś, czego kompletnie nie podejrzewaliście. Inne uczucie, jak już mamy smutek ogarnięty, to jest złość. Złość nas informuje, że wasze granice zostały przekroczone. Tylko znowu, pamiętajcie, w głowie macie wiele osobowości, to jest granica którejś z tych osobowości. No i oczywiście, co musimy zrobić? Zakomunikować, że nasza granica została przekroczona, czyli na przykład powiedzieć partnerowi, partnerce, o co nam chodzi, w pracy zrobić, powiedzieć, że tego nie będziemy robić, tym się nie będziemy zajmować, generalnie powiedzieć innym, jak się czujemy, a przynajmniej taka jest rada od mojej siostry. Ja mam z tą radą głęboki problem, bo nawet Keanu Reeves mówi, żeby absolutnie żadnemu człowiekowi nie mówić o swoich problemach. Okay? I myślę, że takie jest podejście wielu facetów zwłaszcza, ponieważ 80% ma to w dupie, a 20% się cieszy z tego, że w ogóle masz problemy. Nie? Także jak to pogodzić? Więc podam wam kilka przykładów takich złości, którą ja odkryłem w sobie, której się kompletnie nie spodziewałem. Pierwsza podstawowa to była dosyć oczywista akurat, mianowicie mnie szlak trafia, kiedy ktoś próbuje wprowadzić mikrozarządzanie. Czyli mówi mi nie, co chcemy osiągnąć, tylko jak ja to mam robić. Okay? Absolutnie wzbudza to we mnie agresję w tym momencie. I nie wiem dlaczego, pewnie dlatego, że ja nie poszedłem na studia informatyczne, żeby mi ktoś mówił, co mam robić, tylko żeby rozwiązywać ciekawe problemy, ale tak jest.
Więc szukam roboty, w której mam pełną dozę autonomii. Ale więcej, jest takich przypadków więcej. Na przykład jest coś takiego w naszym fachu jak szacowanie. Kto z was szacuje w firmie? A kto lubi szacowanie? No właśnie, 3 osoby. Słuchajcie, problem z szacowaniem jest taki, że ja bardzo szybko odkryłem, że ono również wzbudza we mnie agresję, kiedy ktoś chce, żebym oszacował coś, a ja nie wiem, jak to zrobić. Okay? Na samych studiach mówiono mi, że szacowanie daje, ma rozrzut mniej więcej plus minus 600%, czyli ten rozrzut jest olbrzymi i tak naprawdę niczego nam nie daje, więc dobrze można zostawić, a tu mówiono to 23 lata temu, nie? Natomiast no, przychodzę do firmy i chcą, żebym powiedział, kiedy to będzie gotowe. Czasami mogę to zrobić i liczę im to i najchętniej policzę im to w Mondaysach albo w osobogodzinach w ogóle, ale w innych przypadkach nie wiem, co odpowiedzieć. No i miałem product ownera, który generalnie, jak mu mówiłem, słuchaj, nie wiem, ile to zajmie, mówił, okej, w porządku, to nie musisz szacować, no bo nie wiemy, ile to zajmie. A potem trafił mi się product owner, który mówi, ze śmiesznym akcentem, który mówi, musisz mi powiedzieć, ile to zajmie. Ja mówię, ale ja nie wiem, ale musisz mi powiedzieć, ale ja nie wiem, ale nie jesteś zespołowy, nie dajesz liczby, a my tu gramy w planning pokera, musisz powiedzieć, ile to zajmie. No to ponieważ wtedy graliśmy w planning pokera przy pomocy rąk na wideo, bo to było zdalnie, no to zacząłem mu pokazywać, 11. Tak? Słuchajcie, po miesiącu wszyscy deweloperzy zakumali, po miesiącu wszyscy pokazywali 11, kiedy nie wiedzieli, ile. No, nie? No i tak sobie żyliśmy z tym całym naszym product ownerem. Natomiast co jeśli naprawdę potrzebujecie, co jeśli staniecie z drugiej strony? 2 tygodnie temu w Rzeszowie na konferencji przyszedł do mnie człowiek, który został menadżerem i mówi, słuchaj, mam człowieka, on nie chce mi szacować, a ja potrzebuję liczby. Co mam zrobić? Nie? Można na przykład takiego człowieka zapytać, a po co ci ta liczba? No jak to po co? Ja muszę wiedzieć, ile rzeczy zajmują. Ja mówię, no dobra, ale on nie wie, ile te rzeczy zajmują i co więcej, wzbudza to w nim agresję, bo przychodzisz do mnie właśnie mi to powiedzieć, nie? To po co ci ta liczba? Tak naprawdę, co ty z nią robisz dalej? No, wiesz co, my robimy software i hardware, mamy umowę z Samsungiem, jak nie zrobimy czegoś w ciągu pół roku, to zerwie z nami umowę Samsung, a to jest jedyna taka firma na świecie, po prostu, nikt inny tego nie robi, więc musimy wiedzieć, że nie damy rady, bo możemy wtedy jeszcze zmienić umowę. Okej, okay. Czyli minimalizujesz ryzyko, chcesz zminimalizować ryzyko utraty umowy z Samsungiem, proste, nie? To co powiesz na to, żeby zamiast oszacować jakieś liczby z dupy, to popatrzeć na to w ten sposób. Weźmy tą listę zadań, które sobie wymyśliliśmy, że generalnie to obejmuje. Znajdziemy najtrudniejsze i zrobimy je. I zobaczymy, czy zajęło nam tydzień, 2 tygodnie, czy 1,5 miesiąca. Bo jak nam zaczęło 1,5 miesiąca, a jeśli ich 10, nie zdążymy. Nie? I już wiesz, jakie jest ryzyko. Możemy tak podejść. Mówi, dobra, no to mi rozwiąże problem ryzyka, ale ja i tak potrzebuję liczb, bo muszę je przynieść mojemu menadżerowi. On, to jest właściciel firmy, on to wkłada pieniądze generalnie. I on, no dobra, ale to co on robi z tymi liczbami? No on nie ma w Excelu. No i po co mu te liczby? No on się czuje dzięki temu bezpieczniej. Tak? No to nie wiem, czy ja bym chciał się czuć bezpiecznie, jak ktoś mi wyciągnie liczbę z dupy i ja, moje bezpieczeństwo na tym polega. Mówię, to może inaczej. To zainwestujmy te pieniądze w psychologa, psychoterapeutę dla tego menadżera. Nie? Zamiast wzbudzać agresję w deweloperze, który ma szacować, to może naprawmy tego, kto ma kłopot z tymi liczbami, nie? I będzie okej. Oczywiście się nie udało. Inny przykład takiego czegoś, co odkryłem po latach, że wzbudza we mnie agresję, a próbowałem przez wiele lat. Pracowałem na Open Space. Kto z was pracuje na Open Space? Już niewielu. O, jeszcze całkiem sporo osób. No więc ja pracowałem na Open Space. Open Space nie są takie złe pod warunkiem, że są puste. Albo pod warunkiem, że jest tam tylko wasz zespół. Ja mogę pracować w jednym pokoju z moim zespołem, ja to uwielbiam, okej? Natomiast w momencie, jak na przykład siedzę plecami do korytarza i tam łażą osoby, szlak mnie trafia. Wzbudza to we mnie automatycznie agresję. Ja myślałem, że coś jest ze mną nie tak. O nie, 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 słuchajcie. Ten problem dotyczy całej ludzkości. My mamy nawet na to technikę. W Polsce stosujemy prostą, japońską, starożytną technikę, która się nazywa wchujtuj, która służy do tego, żeby nie mieć sytuacji, w której ktoś chodzi za twoimi plecami, a ty o tym nie wiesz. To jest, słuchajcie, taras domku na działce u mojej dziewczyny, a to jest dom, który właśnie budujemy, nie? Generalnie technika jest szalenie popularna. Polecam ją serdecznie. Więc to nie jest problem, że firma chce być open space, bo jakiś szef na samej górze chce mieć open space. To jest problem pod tytułem, jak będziesz ignorował to, że na open space jest źle, jak ktoś przychodzi za twoimi plecami, to się wypalisz zawodowo i masz ryzyko tego, żeby na przykład możesz skończyć z depresją. Nie? Okej. Następna emocja jest również trudna. Nazywa się to frustracja. Frustracja oznacza, że to, co robię, nie działa dla mnie. To jest szalenie ogólne. Jak to interpretować? No muszę przyjąć inną strategię. To są znowu podpowiedzi mojej siostry.
Czyli na przykład poprosić o jakieś inne zadanie w pracy, poprosić o coś zupełnie nowego, zmienić, powiedzieć nie różnym rzeczom, które robię, a których nie chcę robić i nie muszę ich robić, albo pójść na terapię po prostu. Strasznie to jest szerokie. To jakie są przykłady takiej frustracji, żeby to łatwiej zrozumieć w naszym fachu? Na przykład, pracowałem kiedyś w firmie, która pracowała dla telekomów jako podwykonawca i z jakiegoś dziwnej sytuacji mój szef przyszedł do mnie i powiedział: Kuba, potrzebuję, żebyś w poniedziałek poszedł do tego telekomu i żebyś tam usiadł i symulował pracę przez tydzień. Ja mówię, co? Mówi, tak, no bo oni mają system w Visual Basicu, nic nie musisz robić. Ja wiem, że ty żygasz Visual Basiciem, nie będziesz tym programował, ale potrzebuję, żebyś tam posiedział. Jesteśmy dogadani z ich przełożonym, to jest tylko symulacja, bo muszą się liczby zgadzać, bo sprzedaliśmy im za dużo ludzi czy coś tam, no nie wiem, generalnie był jakiś szachermacher, nie? Masz tam posiedzieć. No to stwierdziłem, no dobra, no płacą mi dobrze, lubię tą firmę, to czemu nie mogę usiąść tam po prostu, posiedzieć przed tym komputerem, nic nie robić? Okej, wziąłem plecak, poszedłem w poniedziałek rano, usiadłem przed komputerem właśnie w Open Space'ie, wszyscy sobie siedzą, no to ja również sobie siedzę i się gapię. I czuję, jak z minuty na minutę poziom frustracji w moim organizmie po prostu idzie do góry, idzie through the roof. Po godzinie byłem tak zestresowany, po prostu byłem tak napięty, że myślałem, że wstanę i po prostu wywalę kawałek ściany, nie? Słuchajcie, tego samego dnia o godzinie tam 16:30 wróciłem do biura, okej, i rzuciłem papierami. I powiedziałem, fajnie mi się tu pracuje, nigdy więcej nie zamierzam tego robić, nie pójdę, nie jestem w stanie fizycznie jutro pójść i symulować, nic nie robić. Co to jest? Z czego to wynika? Nie wiem, ale któraś z osobowości u mnie w głowie mówi, absolutnie, symulowanie pracy to jest coś, na co ja się nie zgadzam, fuck you, i koniec, nie? Okej. Inny przypadek takiej frustracji, słuchajcie, kilka lat temu zgłosił się do mnie duży cloud provider, nie będę mówił który, ale jeden z tych większych, i zaproponował mi robotę jako solution architect. No i generalnie to było ciekawe, ja pracowałem wcześniej w Allegro, nauczyłem się szalenie dużo od tej firmy, więc pomyślałem, że tutaj też się pewnie mogę dużo rzeczy nauczyć. Więc przeszedłem sobie proces rekrutacyjny, jestem gotowy, tylko oni mówią, solution architect akurat w tej firmie działa trochę inaczej, bo ja myślałem, że będę robił software, który ten cloud provider ma. Oni mówią, nie, będziesz pracował z naszymi klientami, na przykład 8-10 miesięcy i będziesz z nimi budował ich software. Okej, no mogę to robić, to jest tak trochę krótko, 8-10 miesięcy, wolałbym na przykład 3 lata, tak jak zwykle mam, ale no dobra, mogę to spróbować. Po czym pani z bardzo ładnym pakistańskim akcentem powiedziała mi, że muszę zamknąć działalność gospodarczą oraz nie wolno mi posiadać akcji żadnej innej firmy. To już mi się tak nie podobało, więc powiedziałem, że to ja jednak dziękuję i do widzenia. I następnie powiedziałem to wszystko mojej dziewczynie, która jest z wykształcenia radcą prawnym. Na co ona się zdziwiła i powiedziała, ty nie ma takiej możliwości w prawie polskim. I nagle do mnie dotarło. Ja rozmawiam z kobietą z Pakistanu, rozmawia HR-uwa, przepraszam za wyrażenie, z Pakistanu, z programistą z Polski na temat prawa polskiego. Żadne z nas nie ma o nim żadnego pojęcia. Kilka lat później, słuchajcie, no ale dobra, odmówiłem to, odmówiłem. Kilka lat później ten sam cloud provider znowu do mnie dzwoni, jakiś headhunter, i mówi, że chcą mnie znowu do roboty. I znowu na stanowisko solution architekta. Ale tym razem to jest jeszcze inne stanowisko solution architekta, tym razem pracuje się z klientem 2 dni max. 2 dni max, przez 2 dni to ja mogę wysłuchać, o co im chodzi, tak? I to jeszcze będzie za mało, żeby się zorientować, na czym ta praca polega. Ale mówię, dobra, ja tak czy inaczej chcę dostać umowę. Zobaczmy, co jest w tej umowie. No to oni do mnie, że umowę mogą pokazać dopiero, jak podpiszę, jak przejdę cały proces rekrutacyjny. Dziwne, na maksa, nie? Wzór umowy chciałem tylko zobaczyć. No ale dobra, mogę przejść ten proces rekrutacyjny. No to przeszedłem cały proces rekrutacyjny, patrzę w umowie nie ma ani słowa o tych rzeczach, które mi ta kobieta z Pakistanu mówiła, nie? Dokładnie tak, jak się spodziewałem. No ale teraz już stoję sobie z umową w ręku, tylko ją podpisać i mam robotę u tego cloud providera. No ale 2 dni, solution architect, o co tutaj chodzi, nie? No ale z drugiej strony co, nie spróbować? Podpis macie gotowe, nie? No to podpisałem, na pewno się czegoś nauczę, dużo się nauczyłem od Allegro, to od cloud providera nauczę się jeszcze więcej, bo to są dużo większe firmy, nie? No i przyszedłem. I przez pierwszy miesiąc się przygotowuję do pracy, w sensie mnie uczą. I uczą mnie czego? Uczą mnie na przykład, w jaki sposób rozmawiać z klientem, co ma sens, biorąc pod uwagę, że pracujesz z klientem. I uczą mnie, w jaki sposób nie odpowiadać na pytania, w jaki sposób wymigiwać się z pytań, które są kłopotliwe, w jaki sposób opowiadać o rzeczach, żeby wydawały się dużo lepsze niż są w rzeczywistości. I generalnie wszystko to wygląda jak jedna wielka nauka kłamstwa. O cholera, chyba jestem w złym miejscu. Poza tym rozmawiam sobie z ludźmi i ci ludzie mają zupełnie inne doświadczenia niż ja. Na przykład 90% z nich to są sieciowcy, ludzie od infrastruktury. Nikt z nich nie programował. What?
Robimy sobie ćwiczenie i po miesiącu jakby kulminacja tego wszystkiego to było właśnie ćwiczenie, w którym mieliśmy przygotować architekturę dla klienta. To było ćwiczenie, to znaczy to nie jest prawdziwa architektura dla klienta, to jest tylko ludzie się uczą, nie? I siedzę sobie w grupie, która projektuje tą architekturę dla klienta, patrzę na to, co my robimy i mówię, no to nie jest implementowalne to raz, dwa, to jest cholernie nieopłacalne dla klienta, trzy, można to 7 razy taniej i 2 razy prościej zrobić zupełnie inaczej, a poza tym my nawet nie mamy żadnej notacji architektonicznej, a to ma być architektura, no to jest dramat po prostu, co tu się dzieje? Poziom mojej frustracji podczas tego miesiąca pracy po prostu był taki, byłem tak zestresowany jak nigdy w życiu, okej? Okay? I w tym momencie rozmawiam z moją dziewczyną i sobie zdaję sprawę, że właśnie coś w mojej głowie mówi, słuchaj, to jest marketing. To, że to się nazywa Solution Architect i że ty jesteś w IT i wiesz, co to jest Kafka, to nie zmienia faktu, że ty jesteś w dziale marketingu. Dlatego on tak wygląda. Dlatego całe szkolenie wygląda jak indoktrynacja z tego, jak mówić. A ja mam bardzo negatywny stosunek do marketingu. I o tym wiem. Jedna część w mojej głowie mówi nigdy więcej marketingu, okej? Okay? Próbowałem kiedyś zrobić startup, ten startup się złożył w momencie, kiedy doszliśmy do tego, że trzeba użyć marketingu. Nie jestem w stanie tego zrobić. Jak to zrozumiałem, tego samego dnia zadzwoniłem do szefa, przeprosiłem go, wytłumaczyłem mu całą sytuację, złożyłem wypowiedzenie, zawiozłem im tego samego dnia wieczorem laptopa i rozwiązałem stosunek pracy z pracodawcą. I nagle, następnego dnia, jeszcze tego samego wieczorem, mój poziom stresu w dół. Okay? Także możecie być zdziwieni, co wzbudza was frustrację i trzeba tego poszukać, bo któraś z waszych osobowości, którą ignorujecie, może właśnie mieć taki problem. Ostatnią z tych emocji, z którymi musimy walczyć, jest strach. No i strach to jest dosyć oczywista sprawa. Coś nam zagraża, nie? No to potrzebuje więcej bezpieczeństwa. Jak sobie z tym poradzić? Bo będziemy walczyć albo uciekać, nie? Strach jest, o dziwo, bardzo popularny w naszym zawodzie. Jakiś miesiąc temu, czy nie pamiętam, ileś tygodni temu generalnie jeden z konsultantów, występując w ramach warszawskiego Juga, opowiadał o tym, że on bardzo lubi pracę konsultanta, ponieważ w pracy konsultanta nie ma wdrożeń. A on najbardziej się boi wdrożeń i go to najbardziej stresuje ze wszystkiego, co jest generalnie w pracy w IT. No nie? Dla mnie to brzmiało tak, what? Doradzasz ludziom, jak używasz pewnych produktów na produkcji, a sam się boisz wejść na produkcję? O co chodzi? Słuchajcie, potem zobaczyłem kolejne firmy, w których wdrożenie, kto ma duże wdrożenie, nie robi continuous deploymentu? Kilka osób jest, ale nie tak dużo, reszta się boi przyznać. Ci, którzy mają duże wdrożenie, pomyślcie sobie, czy wy wewnętrznie czujecie lęk przed tym, że coś się nie uda, że coś się wywali, że coś odpowiadacie, zaraz coś się okaże, że straciliśmy kupę hajsu, albo że ktoś umarł, jak pracujecie na przykład dla Motorola, nie? To jest... Nie śmiać się, oni robią systemy komunikacyjne dla służb bezpieczeństwa ratunkowej i tak dalej. U nich jak coś zrobisz baga na produkcji, to ludzie mogą umrzeć, nie? No to ja też bym się stresował. I wtedy dotarło do mnie jedna rzecz. Mianowicie, słuchajcie, wszystko, czym ja się zajmuję i co najbardziej lubię w informatyce, dotyczy obniżenia poziomu strachu, okej? Okay? Czego powinniście szukać i czym ja się zajmuję w momencie, kiedy chcecie mieć jak najmniej strachu w pracy? Pierwsza rzecz to jest mieć continuous deployment, czyli wdrożenie po każdym merge'u do maina, okej? Okay? To zdejmuje z was automatycznie połowę strachu, który macie, bo macie małe ryzyko, robicie to regularnie, uczycie się to robić prawidłowo i bezpiecznie i przede wszystkim budujecie system, który musi być odporny na te fuck-upy, bo te fuck-upy dzieją się na porządku dziennym. Druga rzecz to observability. Jesteście w stanie obserwować wszystko, co się dzieje w waszym systemie i w tym momencie nie musicie się zastanawiać, czy ja zrobiłem dobrze, czy może ja nie jestem dobrym programistą, czy to działa wydajnie, czy nie. Nie, ja tutaj mam metryki, wszystko pięknie, ładnie. Nawet jak mam jakiś pomysł i on wydaje się głupi i mam wątpliwości, jak ktoś jest głupi, ale działa na produkcji i użytkownicy są szczęśliwi, to wcale nie jest głupie, nie? Proste. Więc rozwiewa to bardzo dużo strachu, jak widzicie, że rzeczy działają. Kolejna sprawa, którą potrzebujecie, to mikroserwisy. Autentycznie firmy dzisiaj wchodzą w mikroserwisy tylko i wyłącznie dlatego, że deweloperzy inaczej mówią, jak nie macie mikroserwisów, to ja nie przechodzę do pracy. A czemu mówią to deweloperzy? Bo chcą się ich nauczyć? Czasami tak. Ale ja na przykład nie zamierzam wrócić do monolitów tylko i wyłącznie z tego powodu, że tam jest dużo, dużo strachu. Nie strachu związanego z wdrożeniami tylko i wyłącznie, tylko jak macie duży system i 100 osób, to kto jest przyczyną lęku i problemów w pracy? Ludzie. Macie 100 osób, z którymi musicie się dogadywać. Prawidłowo zrobione mikroserwisy zakładają autonomiczność zespołów, co oznacza, że każdy zespół decyduje za siebie. Co oznacza, że ja mam 7 osób i to jest maks ludzi, z którymi ja się muszę dogadywać. To jest maks ludzi, których muszę pytać o zdanie, którzy mają wpływ na to, co robię, krótko rzecz biorąc. I do widzenia.
Więc mikroserwisy i ta autonomiczność zdejmuje ze mnie masę spotkań, masę uzgodnień i strach tego, że ktoś jest porąbany i w innym dziale wymyśla jakieś głupoty. Nic mnie to nie obchodzi, to są jego mikroserwisy. Proste. Więc ta autonomia jest super. Podobnie, jeśli chodzi o podejście FinSecDevOps, czyli finanse plus security w rękach zespołu, który dewelopuje i operuje swoimi mikroserwisami na produkcji. To powoduje, że wiecie, ile to kosztuje, jakie są ryzyka z perspektywy security, jak to działa na produkcji, jeszcze piszecie kod. I nagle okazuje się, że macie wszystko pod kontrolą. Posiadanie pod kontrolą, czyli posiadanie pełnej wiedzy i wglądu w to, jak rzeczy działają, powoduje, że odpada wam automatycznie strach. Okay? No i ostatnia technika to test i behavior-driven development, czyli na poziomie dewelopera, jak pisze kod, żeby wiedzieć, że te rzeczy działają. Wszystkie te techniki obniżają absolutnie strach i jeśli w tej chwili czujecie się zestresowani w pracy i zastanawiacie się nad zmianą pracy, moja podpowiedź jest taka, poszukajcie firmy, która ma dokładnie te rzeczy, zapytajcie ich. Macie continuous deployment po każdym merge'u domaina? Jak będziecie mieli ten zbiór, to jest większa szansa, że nie będziecie mieli problemów ze strachem. Ja mam na ten temat też sporo toków. Okazuje się, że ja głównie gadam o tym, jak zarządzać strachem, jak pomyślę w ten sposób, więc jest to zaskakujące dla mnie. No dobrze, to co jeśli nie możecie naprawić swojej firmy? Co jeśli musicie tam być i przyszedł jakiś nowy CTO, który jest kompletnie poroniony, musicie go przetrwać, zanim go wywalą? Bo nie każdy jest w takiej sytuacji, gdzie może na rynku żonglować po prostu ofertami. Czasami macie sytuację, kiedy wzięliście kredyt, macie dziecko, męża, żonę, musicie po prostu przetrwać. Co wtedy? Okay? Proste rozwiązanie jest, jeśli praca cię stresuje, to nie przychodź do pracy, tak? Ale co jeśli ja potrzebuję pieniędzy z tej pracy, przynajmniej, żeby móc przetrwać? Więc tutaj mam kilka innych sztuczek, którymi się z wami chcę podzielić. Pierwsza jest taka, którą stosują wszyscy siatkarze. Ja od 30 lat gram w siatkówkę. W momencie, kiedy spotykają przeciwnika, który jest od nich lepszy. Czyli krótko rzecz biorąc, mam zespół, którym wiem, że przegram. Nie mam z nimi żadnych szans, bo oni są o klasę wyżej. Co teraz? Jak grać dalej przez 5 setów, mimo tego, że mam przeświadczenie o tym, że przegram? I podpowiedź jest taka. Jeśli macie sytuację, w której macie firmę i wiecie, że ona idzie w złym kierunku, to zmieńcie cel. Swój osobisty cel. Zamiast ten projekt, chcę, żeby firma odniosła sukces, chcę, żeby ten projekt odniósł sukces, zmieńcie na coś innego. Ja jako siatkarz zmieniam wtedy cel na zamierzam wygrać ten mecz, na zamierzam mieć kilka takich sytuacji w tym meczu, żeby po prostu spadły portki po drugiej stronie, żeby ludzie bili brawo i żebym generalnie czuł się zajebiście. Kilka sytuacji. Chcę mieć kilka tych sytuacji, to jest cały mój cel. Okay? Podobnie w pracy możecie dojść do wniosku, że okej, okay, ja wprowadzę w tej firmie na przykład continuous deployment albo wprowadzę observability. To jest mój cel. Ta firma nie ma żadnego sensu, bo jest źle zarządzana, ale mój cel będzie tylko to observability, na tym się skupię i o tym będę mógł, dzięki temu, to mi da plusy, że będę mógł to pokazać kolejnemu pracodawcy, nie? Ale przede wszystkim przestanę się stresować tym, że cała firma idzie w cholerę. Okay? Więc to jest jedno rozwiązanie. Jakie są inne rozwiązania w momencie, kiedy musicie przetrwać? Jednym z takich rozwiązań jest eskapizm. Eskapizm, czyli ucieczka przed rzeczywistością. To jest bardzo niebezpieczna technika, nie stosujcie w domu. I oczywiście wszyscy psychologowie wam powiedzą, musicie sobie poradzić z tą rzeczywistością, chodźcie, zapłaćcie mi 250 za godzinę, ja będę z wami siedział na leżance i jakoś to przepracujemy. Tak? Natomiast ja szczerze odpowiem, ja używam eskapizmu od bardzo, bardzo dawna i działa dla mnie wyśmienicie, więc w moim przypadku działa. Jest niebezpieczny, można przekombinować. Widziałem ludzi, którzy generalnie zniknęli w świecie gry komputerowej na przykład i już w pracy byli kompletnie nieużyteczni. Ale i myślałem o tym, że ja bym tak nie chciał i na pewno ich wywalą z tej pracy. Co ciekawe, nigdy ich nie wywalono z tej pracy, ponieważ najczęściej pracowali w firmach, w których to było normalne. Co to znaczy normalne? Ja zacząłem pracować jako deweloper w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie i płacili nam psie pieniądze. Okazało się, że na godzinę to oni nam płacą całą dobrą stawkę, średnią krajową, w sensie dewelopera. Tylko tyle, że my tam pracujemy godzinę w ciągu dnia. Jesteśmy w firmie 8 godzin, nikt nie pracuje więcej niż godzinę. Cała reszta, te 7 dodatkowych godzin, ludzie robią chałturki, kształcą się, robią studia podyplomowe albo po prostu grają w Half-Life'a, ponieważ why not, nie? Generalnie. I wtedy to nagle zaczynało mieć sens. Czyli ten człowiek, ci ludzie, o których mówię, którzy uciekli za bardzo, oni też potrafią znaleźć miejsce w społeczeństwie, które pasuje dokładnie do tego opisu. Natomiast jaka jest moja rada dla was? Pierwsza rzecz jest taka, że najgorsze, co może się wam zdarzyć, i to jest akurat rada od mojej mamy, która też walczy z depresją, najgorsze, co może wam zdarzyć, to jest to, że jesteście zestresowani, macie atak na przykład jakichś właśnie różnych myśli czy rzeczy, które się dzieją w pracy albo w domu i nie macie żadnej metody na to, żeby się zrelaksować.
Bo jak nie potraficie się zrelaksować, nie potraficie odreagować po sytuacjach trudnych, to was to prędzej czy później zabije. To was załatwi na 100%. Nie wiem, czy się skończy paleniem zawodem, czy depresją, ale będzie naprawdę tragicznie. Więc musicie znaleźć sposób na to, żeby uciekać, żeby mieć tę metodę na eskapizm. I teraz jaki jest problem? Większość ludzi, którzy nie mają nie myślą o tym wcześniej, zawczasu, co robi, kiedy przygniata ich stres w pracy? Kobiety odpalają wieczorem butelkę wina i włączają seriale. Faceci odpalają dwa piwa i odpalają seriale. Siedzimy przed monitorem, patrzymy, bo to nie wymaga żadnej filozofii. To jest pasywne. I pijemy. Okay? To się kończy dramatycznie po pewnym czasie, bo kończy się alkoholizmem. Mimo, że to są tylko dwa piwa, codziennie. Mimo, że to jest tylko pół butelki wina, codziennie. Okay? I polecam wam serdecznie znaleźć lepszą metodę eskapizmu, która świadomie sobie ją wybrać, która nie wymaga od was niszczenia waszego zdrowia, na przykład fizycznego. Jakie ja mam takie metody? Gram w siatkówkę oczywiście, ale siatkówka akurat nie nadaje się jako metoda eskapizmu do końca, ponieważ wymaga 14 osób na boisku. To za każdym razem, jak mam źle w pracy, to mam zebrać 14 osób? No nie, nie ma szans, nie? Oczywiście książki na przykład są fantastyczne, więc ja bardzo dużo czytałem od najmłodszych lat. Przeczytałem sobie całą bibliotekę dla dzieci, potem połowę biblioteki dla dorosłych, tylko i wyłącznie dlatego, że uciekałem przed rzeczywistością. Działało wyśmienicie. W dzisiejszych czasach radzę sobie jeszcze trochę inaczej. Mianowicie najczęściej odkrywam, że jeśli na przykład jestem sfrustrowany w pracy tym, że nie mam żadnych ciekawych wyzwań, to gram w gry komputerowe, takie jak Dark Souls, albo Elden Rings, albo Demon Souls, które wymagają bardzo dużo pracy, skupienia i są trudne. Natomiast jak mam bardzo dużo stresu w pracy związanego z tym, że ktoś jest porypany i mam po prostu natłok negatywnych myśli i na przykład strach, to w tym momencie gram w Minecrafta. Budując elektrownie atomowe. W Minecrafcie można budować elektrownie atomowe, polecam serdecznie modpack FTB i tym podobne. Moja siostra, która jest grafikiem komputerowym, w momencie, kiedy ma atak i musi sobie poradzić z ciężkimi emocjami, znalazła to. To są tak zwane mandale, albo inaczej rysowanki dla dorosłych. Te rysowanki dla dorosłych, kolorowanki tak naprawdę dla dorosłych, powodują, że automatycznie wyłącza wam się trochę świadomość, ponieważ to jest bardzo proste, wymaga od mózgu, żeby tylko to dokładnie pokolorować, więc przestajecie w tym momencie myśleć tą częścią świadomą, przestajecie analizować to, że jesteście zestresowani i jednocześnie rozluźnia was, ponieważ inna część mózgu mówi, fajnie se pokolorowałem generalnie. To, kiedy ona ma atak paniki, czy generalnie jakby no, są te najcięższe możliwości, najcięższe przypadki w depresji, to jest jedyna technika, która dla niej działa. Okay? I to, co wam podpowiadam, i mamy tych technik może być więcej, to jest następująca rzecz. Znajdźcie sobie sposób ucieczki od rzeczywistości, który nie szkodzi wam za bardzo. Okay? Dla przykładu mam koleżankę, która biega. Biega namiętnie, ponieważ dużo ucieka od rzeczywistości, mianowicie biega codziennie. Ale efekt jest taki, że w wieku lat 40 wygląda po prostu jak ja nie wyglądałem w wieku lat 20, nie? Jest to całkiem sensowna technika ucieczki od rzeczywistości. Bardzo szybko uciekać biegając, nie? Także polecam serdecznie zrobić to świadomie, a nie wpaść na przykład w alkoholizm. No i słuchajcie, jeśli nadal was to wszystko nie przekonuje i macie tak jak ja problem z czytaniem swoich własnych podświadomości, to mam dla was dobrą wiadomość. Mianowicie naukowcom udało się, i to jest publikacja z 1 maja 2023 roku, chociaż badanie było trochę wcześniej, udaje się już przy pomocy GPT, albo inaczej modeli tego typu, czyli górnolotnie AI, udaje się w tej chwili odczytać i zinterpretować to, o czym człowiek myśli przy pomocy tych fali elektromagnetycznych. Okay? Czyli zakładacie sobie czepek, i można napisać, o czym tak naprawdę myślicie. Jesteśmy w stanie przeczytać i przeanalizować, i są fajne doświadczenia. To człowiekowi się wyświetla w jego głowie, jeśli chodzi o jaki obraz sobie wyobraża albo widzi, albo o czym myśli świadomie. I to już jest. To jest gotowe. Co oznacza, że za kilka lat być może uda nam się zrobić drugą rzecz, czyli powiedzieć, a o czym myśli moja nieświadoma część. I ja przewiduję, i tak bym chciał, żeby za 5 lat, jak ja się będę zastanawiał, czy jestem zestresowany, czy nie, to będę odpalał komórkę i komórka mi powie, jesteś zestresowany, twoja podświadoma część taka i taka mówi, żebyś natychmiast wyszedł z tego pokoju, bo tu jest strasznie duszno i ci się nie podoba. Albo nie lubisz rozmawiać z tymi ludźmi. Albo na przykład jedna z osobowości w twojej głowie twierdzi, że twój szef to idiota i w związku z czym musisz natychmiast rzucić tą robotę. I będzie super, tak? Natomiast musicie przetrwać jeszcze co najmniej kilka lat.
Jak chcecie więcej poczytać na temat mózgu, to polecam wam serdecznie następujące źródła. Jest książka Brain, The Story of You, Davida Egelmana, jest przetłumaczona na polski. Jest Behave, The Biology of Human at Best and Worst, sa polskiego. Jego wykłady możecie też znaleźć na YouTubie, nie musicie kupować książki, są fantastyczne. Człowiek opowiada wybitnie, mimo tego, że tłumaczy to studentom tak naprawdę psychiatrii, ale absolutnie to zakubacie, bo robi to super fantastycznie, okej? Okay? I polecam też profesora Włodzimierza Ducha, który ma swojego WordPressa, ma też stronę webową z lat 90., ale najważniejsze jest, że ma fantastyczne publikacje i on się zajmuje takimi tematami jak mózg i neuroinformatyka, istota świadomości, czyli takie, które mnie jako nerda fantastycznie interesują. A co jeśli nie jesteście takim nerdem i generalnie to was nie interesuje? Moja dziewczyna poleca książkę Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć, która tak naprawdę jest książką o... jest zbiorem wywiadów z ludźmi, którzy mają depresję. Powinniście to przeczytać dlatego, że to wam otworzy oczy na to, co to znaczy mieć depresję, że to jest popularne i przestaniecie mieć XIX-wieczne podejście pod tytułem co? Jesteś psychicznie chory? Spalić cię na stosie, tak? This is a witch, tak? Let's burn her. Więc generalnie, żebyście zrozumieli, z czym to się je, raz pomoże to wam, a dwa pomoże to tak naprawdę wam zrozumieć innych, ale przede wszystkim pomoże wam to zdiagnozować samego siebie i rozumieć, z czym wy się borykacie na co dzień. Dobrze, dziękuję bardzo.